dwóch piłkarzy do Asegura, reszta przy naszych piłkarzach indywidualnie. Ale gol! Ale gol! Mówiliśmy o tej lewej nodze! Fenomenalne uderzenie w 62 minucie! Wszystko wygląda. Kapitalna piłka i gol! W 40 i już 6 minucie daje prowadzenie drużynie gospodarzy. Świetna akcja, przyspieszyli w końcówce, zdecydowanie przyspieszyli piłkarze. Popatrzmy raz jeszcze. To zagranie zawodnika z numerem 20 na koszulce. To była najwyższa klasa. No, coś fenomenalnego. Palce lizać. Naprawdę, no oczywiście chwalimy strzelca, bo wykorzystuje tą sytuację. Świetnie rozrzucił tę akcję na skrzydło. O, Matko Boska! Co za bramka! Przecież to jest w ogóle niepojęte! Takich goli nawet na treningu się nie strzela, a co dopiero w meczach i to tak ważnych. Tego pięknego gola ja nie pamiętam. To na pewno najważniejszy gol w tym sezonie tego piłkarza. To jest cały futbol. Jest nieprzewidywalny. Trzeba wierzyć do końca. Pole karne. Pole karne. Czy to jest ta akcja? Tak! To jest ta akcja! To jest ten cud! Co się dzieje w domach tych, którzy kochają piłkarskich bogów. Byliśmy na tę akcję, na to odegranie. I strzał i pokonany. Jest okazja do kontrataku. Rusza już. Jest znakomite zagranie. Wszystko. I co? I gol! 36 minuta, kolejna kombinacja kończy się sukcesem. To nie jest przypadek. Przytomnie chciał tak uderzyć, nie próbował na siłę. Szansa na kontrę, robi się taki prawdziwy pięściarski pojedynek. Nikt tutaj nie myśli o tym, by rozgrywać powoli piłkę. Szybko linia pola karnego, będzie strzał. Gol! 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 Remis 1-1! Gramy dalej! Jeszcze nie wszystko stracone! Tym razem 19 metrów do bramki. Gol! Nieprawdopodobny! Mamy remis bramkowy, wykonał to wszystko tak doskonale. Nieprawdopodobnie precyzyjny strzał, no idealny, tutaj wszystko jest w odpowiednich proporcjach, tu jest precyzja, tu jest bardzo szybki ruch nogi do piłki, bardzo mało czasu na reakcję, piłka wzorowo mija głowy piłkarzy stojących w murze, no i jest oczywiście poza zasięgiem. Pole karne, okazja, będzie czy nie będzie? Będzie! Jak państwo myślicie, kto to strzelił? Wyrósł jak spod, popatrzył, podniósł głowę,